Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj będę tak jak pilot F-16 tego samolotu, śmiglowca. Będę tu wam nagrywać. Wiecie co? Ja zawsze mówię w swoich odcinkach, że mamy takie pociągi i staram się w jakiś sposób powiedzieć, jak tam podróżować i tak dalej, ale zazwyczaj ja nawet nie mogę po prostu zdjęcia znaleźć, takie prawdopodobne, w którym można by po prostu było zobaczyć, jak to wszystko wygląda i tyle. I jak mówiłem wcześniej, na moim ostatnim tym filmiku ja dostałem od was, moi subskrybenci, bardzo duże wiadomości. Patrz, tutaj jakiś polski tam pan pojechał po prostu po całym światu i teraz on w Rosji. Patrz, może coś powiedzieć na ten temat, bo on w Rosji, tam on gada o Rosji i tak dalej, a moje kanały tylko o Rosji i z tego powodu zdecydowałem, że dobra, nagrałem jeden. Chyba podobał się wam ten odcinek, bo on taki bardzo teraz popularny za ostatnie dni, ma tam bardzo dużo wyświetleń i jak w nim powiedziałem, wiedziałem, że jeśli chcecie, mogę na to coś jakby, nie wiem, tam reakcję zrobić też na jakiś tam, nie wiem, odcinek jeszcze jeden. No i po pierwsze chciałem po prostu powiedzieć o spacerkę, kiedy Piotr spacerował gdzieś tam po Irkucku, gdzieś jeszcze, po prostu po Moskwie, ale zdecydowałem, że lepiej będzie nagrać taki odcinek, gdzie taki spacerek, o nie, gdzie taka podróż pociągiem, bo on jechał 81 godzinę do Irkucka z Moskwy, no i oczywiście tam, nie wiem, 5-6 dni, czy coś takiego. No i dlaczego ja chcę to pokazać? Bo to podróż po Rosji pociągiem. To zazwyczaj, to nie wiem, to podróż w podróży. No i zobaczymy, jak to było, bo on nagrał wszystko. Z torbami, walizkami, nie ma co się dziwić. Pociąg jedzie do Ulan-Ude chyba 90 parę godzin. No i wjeżdżamy, moi drodzy. Od razu. Ja tutaj będę komentował, dlatego żeby wszyscy mogli w ogóle jakby zrozumieć, o co chodzi. A zazwyczaj na zdjęciach możemy zobaczyć takie pociągi bardzo ładne, piękne i tak dalej. A tutaj zazwyczaj, kiedy tylko jesteś po pierwsze minutki, pierwsze sekundki w tych pociągach rosyjskich, od razu możesz poczuć ten smak pociąga, bo tam od razu mogę, nie wiem, 60, 80 ludzi od razu znajdują się w tym pociągu. Ktoś, jeśli jesteś, jak to, podróżujesz z Moskwy, tylko zaczynasz, to oczywiście wszyscy jesteście taki czysty, jeszcze jakby nie ma żadnego takiego zapachu, ale kiedy na przykład jedziesz tam, nie wiem, wsiadasz do tego pociągu, nie w pierwszej stacji, a gdzieś tam, nie wiem, innym mieście, to oczywiście smak trochę lepiej. No i teraz możemy zobaczyć, jak duży ludzie zaczynają wsiadać do tego pociągu w Moskwie. Tak, jak się spodziewałem, że tak to będzie wyglądało. Taki bardziej otwarty przedział. Ludzie oczywiście w szoku. Identycznymi jeździłem w Indiach, identycznymi. W sensie, że jakieś obce kraje, więc po prostu nagrywa coś tam. Tutaj kobieta tu w tym w różowym w ogóle nie ma pojęcia, co się dzieje. Jeździłem w Uzbekistanie. Klasa druga jest, można powiedzieć, w nieco chyba innym wagonie. W sensie wygląda inaczej. Jest tylko i wyłącznie ta część tutaj, a tej tu po prawej w ogóle nie ma, tylko jest po prostu szersze chyba przejście, a te przedziały są po prostu zamykane. No ale nic, jest spoko. Obydwu klima działała jak należy. Hello. Hello, pani mówi hello i jedziemy. Tak wygląda. A tutaj trzeba powiedzieć, że on wcześniej mówił, że patrzcie, jak wszystko piękne wygląda w moskiewskim tym pociągu, kiedy on jechał z Sankt Petersburg do Moskwy, a tutaj on wszedł do takiego, no przynajmniej takiego prawdziwego pociągu, ale jeszcze mamy gorzej i zazwyczaj mamy taki niż taki, ale wiem, że teraz oni wszystko zmieniają i teraz ten wagon to jakby taki najlepszy, który można znaleźć w ogóle w Rosji. Łazienka w pociągu trzeciej klasy jadącego na Syberię, moi drodzy. Jest całkiem w porządku, wiadomo, jest różnica między drugą klasą a trzecią, ale zależało mi, żeby pojechać sobie trzecią specjalnie, bo różnica nie była wielka, ale mówię, kurczę, jak jechać to na grubo.
No moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy już, że tak powiem, ogarnięci. Tu jest kolega mój. Piecia? Siergiej. Dawaj, pionę. No, хорошо, Siergiej jedzie. Słuchajcie, 19 godzin, ja jadę 80. W porządku, to jest pierwsza osoba już poznana, także spoko. Słuchajcie, klapeczki przygotowane. A jeszcze chcę powiedzieć, że to, co on wybrał, jakie, no, kupił to miejsce, tu tak naprawdę lepiej niż tam, gdzie oni na przykład teraz. Patrzcie. A tutaj jeden stół, bardzo mały. Tak samo tutaj po lewej stronie znajdują się tu miejsce leżące, tu drugie. Oczywiście to kosztuje więcej, zazwyczaj kupujesz to, a potem jakiś pani, który kupiło tutaj, ona mówi: o, przepraszam, ja nie mogę tu, bo ja jestem stara i chciałabym zmienić i tak dalej, a oni po prostu nie chcą płacić więcej, tam na 200 rubli, jakby to niedrogie, ale zawsze tak działa. No i tak samo po prawej stronie, stół bardzo mały, na przykład jeden człowiek, który tu, on chce na przykład spać dzień, noc, bo podróżuje bardzo tam, nie wiem, kilka dni i zawsze wszyscy ludzie śpią, dlatego, żeby szybciej przyjechać. A człowiek, który tutaj, on nie może po prostu usiąść, bo żeby usiąść tu, tutaj bardzo mało miejsca i trzeba w taki sposób siedzieć. I to bardzo niewygodnie. Z tego powodu ten człowiek nie może tutaj też iść jakby do dół, na dół, bo tutaj ten pan może jakby w taki sposób, nie wiem, spać i to jego miejsce. I z tego powodu kupować tutaj niewygodnie. Ale tak samo, jeśli kupujesz tutaj na górze też niewygodnie, ale zazwyczaj ludzie, którzy kupują tutaj miejsce leżące, jak i Piotr, on oczywiście, jak to działa? Teraz on zrobił tak, żeby można było leć jakby w taki sposób i tyle. A tak naprawdę tam można, no ja nie wiem, dalej zobaczymy to czy nie, można jakby rozłożyć i zrobić jakby dwa miejsca siedzących i taki normalny stół, albo stół, tak. I z tego powodu to miejsce, które kupował Piotr, ono ma niższe ceny i jeszcze ono wygodnie. Zawsze kupował tylko te miejsca. Mniejsza rzecz. I brylianty. O, złoto i brylanty sprzedają, zobaczcie. Złoto i brylanty, i bitcoiny, i wszystko. Zazwyczaj te złote i brylanty i to srebro to teraz w Moskwie. I więc chyba, jak widziałem w ogóle, wszystko to jest kradzono i próbują sprzedać gdzieś na tych dworcach kolejowych i potem w tych pociągach, bo ten pan teraz nie jada z wszystkimi, bo w Rosji mamy na przykład, nie wiem, tam 40 minut lub jedna godzina, kiedy wszyscy czekają na wszystkich i tylko po tym ruszają się, bo jakby tak naprawdę, no, bardzo długo oni mogą stojeć. I tak, no, wszędzie tam 20 minut, gdzieś tam w małych wioskach 5 minut, tam 10 minut. I oni, te ludzie mogą przejść przez całe wagony za 1 godzinę i sprzedać coś. I oczywiście ktoś tam będzie szukał swojej rzeczy, te złoto, oni zaczynają jakby szukać jeszcze gdzieś, a złoto już w innym mieście, gdzieś tam na Sybirii. Tylko mówię, że ma, zobaczcie. Będzie wesoło. Moi drodzy, 16:24. Pojechali, słuchajcie, na Irkutsk. Lecimy. Jak to wygląda? Full ludzi. Jest całkiem ogólnie spoko. Tak, ja spoczę. A zobaczcie, tutaj kartoszki, chleb, zobaczcie, ogórki, pomidory, kanapeczki, czosnek, słuchajcie. Chicken, zobaczcie, wszystko jest zrobione jak trzeba. Tutaj. Chicken, przygotowanie, słuchajcie, wszystko. Tutaj jeszcze jajki powinny być i wszyscy mają takie rzeczy i słuchajcie, no, wiecie, jaki tam zapach będzie. Na podróż, wow, la KFC. Prostik. Smacznego. Godzina 17:27. Już godzinka, słuchajcie. Ja nie mogę tutaj. 2024 rok. To jest Związka Radzieckiego, ten boiler. To dlatego, żeby
po prostu wlewać wody do butelce, nie wiem, tam do kubka, gorąca woda, bardzo gorąca, to jakby taki czajnik, nie wiem, naprawdę taki duży, w którym bardzo dużo wody gorącą i tutaj na dole można zobaczyć, na dole czy tutaj, na dole czy tutaj w prawej, tutaj drzwi też, oni węglem tam mogą jakby to wszystko kipicić, nie wiem, żeby gorąco była woda. No i to jakby w czasach dzisiejszych. I dlatego byłem bardzo zdziwiony, kiedy widziałem, jaka woda pitna, którą można po prostu no, znaleźć gdzieś tam w pociągach w Polsce. I tu taki czajnik radziecki. Bardzo szybko ten czas leci. Tutaj w ogóle jest dostęp do ciepłej wody. Musicie sobie, czy to zupkę chińską na przykład zalać, czy jerbkę, czy cokolwiek. Ja mam sobie termosik, więc bardzo spoko. Tutaj można nabyć rzeczy, ale też jest wars. Oczywiście. A tak, mamy wagon wars, ale on bardzo drogi, nikt w nim nic nie kupuje, jak widzicie, wszyscy mają swoje jedzenie, tam bardzo drogie jedzenie, oczywiście tam zazwyczaj można zobaczyć tylko tam, nie wiem, obcokrajowców i tak dalej, bo oni mają pieniędzy, my nie mamy takich pieniędzy, żeby tam coś kupować, oczywiście z tego powodu tutaj można znaleźć w każdym wagonie mamy jednego, tylko na jeden wagon, jeden ten, pani lub pan taki konduktor, ale oni naprawdę się sprzątają, kontrolują bilety, kontrolują ludzi, wszystko oni robią, kierują tym wagonem, tam coś trzeba zrobić i tak dalej. Oni mają tak samo jeszcze, oni też razem z wami jadą do Sybiri albo tam, nie wiem, do ostatniej stacji tego pociąga. I oni razem z wami przez całą drogę. I oni mają z wagona wars takie rzeczy, jak tam, no, zupa chińska, jak wy widzicie, tak, tam różne, tam nie wiem, słodoczki, czy coś jeszcze. I to wszystko też bardzo drogie. Możesz wyjść z wagona i kupować coś w ogóle tam, to kosztuje, nie wiem, 10 rubli, tutaj w wagonie w tym chyba 100. I tak, no tak bardzo drogie. Ale oni powinni to sprzedać, bo wtedy, jeśli oni to sprzedają, oni mają konduktor, ten kontrolor, ten człowiek, który tu pracuje, a ona ma jakiś tam, czyli procent lub ona ma taki premię, no trochę jeszcze takie dodatki do, oczywiście do swojej tej pensji miesięcznej i z tego powodu oni powinni wszystko sprzedać. Jeśli będziemy chodzić do Warszawy, będę jechał 3 dni i też tutaj zaraz można, słuchajcie, pójść sobie. I z tego ja w ogóle, ja patrzyłem tylko do tego momentu, potem włączyłem kamerkę i zacząłem to wszystko nagrywać, bo dla mnie tutaj było trochę śmieszne z tego powodu, że ten pokój, do którego on teraz wszedł, to pokój dla tej pani, która no, pracuje tu. I to tylko ten pokój jest dla jej jakby jej odpoczynka, gdzie ona odpoczywa. I tam jeszcze jeden pokój, nie wiem dokładnie, tam tak naprawdę dla niej i to też dla niej, ale to taki techniczny, a to jej tam dalej, gdzie można spać. Zazwyczaj w ogóle nie mają tylko jeden i tutaj ona też może spać. I kiedy po prostu wchodzisz, oni zawsze zaczynają tam krzyczeć, dlaczego? Czekaj na zewnątrz, dlaczego wszedłeś? Dlaczego? I tak dalej. I oni tak, no, bardzo taki, oni w ogóle nie lubią, kiedy ludzie po prostu wchodzą, coś tam powiedzieć nawet. A tutaj aż skanerkę jakiś człowiek z innego kraju w ogóle i po prostu coś nagrywa, to patrzcie, patrzcie. Nie, to все хорошо, ja tylko pokazać tutaj. Mam dać? Nie, хорошо. I tu słuchajcie, możesz sobie wziąć szklaneczkę taką. Jak wiecie, kiedyś u nas były takie, słuchajcie, solidne. Z takim, wiecie, zobaczcie. Pyk. Fajnie. I sobie można taką szklaneczkę za darmo nabyć, żebyście mieli do herbaty.
Tak, to pokój techniczny, tam ona nie mogła spać, tam następny pokój to też dla niej. Ona powiedziała ci, wam dać ci ten kubełek czy co. On, nie, wszystko w porządku, słuchajcie, wszystko w porządku i dalej pokazuje. Ale chyba ona po prostu nie wiedziała, co chodzi, kto to jest w ogóle. I dla mnie to tak bardzo śmiesznie, bo ja zawsze, ja jakby... Mam pojęcie, jak oni nie lubią, kiedy ludzie coś tam dotykają się, coś, nawet po prostu kiedy wchodzisz, a tutaj Piotrek nawet coś tam dotyka, co, jak w domu, wiecie. I pani po prostu chyba w szoku była. Godzina 7:08. Jestem trochę zmęczony, trochę śpiący, ale nie chciałbym iść szybko spać. Najprawdopodobniej wypiję sobie troszkę jerbki, tak mi się wydaje. Co by nie usnąć, bo słucham sobie książki i troszkę się zmuliłem. Moi drodzy, darmowy kontencik stópkarski. Ta rzecz to po prostu codzienność w pociągach, nawet rano. Wszyscy mają taki tutaj niemytej nogi, nie wiem co to za... To po prostu klasika tego, tych pociągów. Pierwsza pauza na 4 minuty, słuchajcie. Pierwsza stacja i to są już ludzie, którzy sprzedają jakieś rzeczy, wiedzą, że my tutaj przyjechaliśmy. No i to sobie można zapalić papieroska. A my tu mamy piękny zachód słońca, moi drodzy. Tak, na każdej stacji mamy ludzi, którzy po prostu mieszkają gdzieś obok i oni po prostu gotują coś, jakieś jedzenie lub jeszcze coś. Oczywiście nikt to nie kontroluje, nie ma żadnej organizacji, która by to kontrolowała, tam jakość jedzenia lub coś. Oni, ty po prostu kupujesz i sam siebie jakby z tym poradzisz, czy nie, jakby no, sam kupowałeś i dalej czekaj tam, wszystko w porządku będzie, czy nie. I tak samo jeszcze możesz kupić różne rzeczy tam, nie wiem, oczywiście X3, X5 cena na te rzeczy, bo jakby teraz jesteś w pociągu, a w pociągu to deficyt i nie masz bardzo dużo czasu dla tego, żeby wyjść z tego jakby perona, z dworca kolejowego, żeby coś w magazynie kupić, w sklepie, no i obok tych dworców kolejowych też sklepy, wszystko drogie. Więc kupujesz tutaj na perony za drogę, nie wiem, baterie lub tam jeszcze coś, ładowarki, no co potrzebne w podróży. Moi drodzy, widzimy się o poranku. Witam, moi drodzy. Żal, że nie było nagrane noc, bo noc taka w pociągu to tam taki chrap, taki... Wszyscy w taki sposób robią. Tam po prostu taki głośno tak, że... No to i iście taki smak. Rosyjskie pociągi. Piąta rano. Kazań pasażerski. No, jak widzieliście, ta pracownica, która, jak to, do tego ona sprawdziła tam wszyscy z biletami tymi, dalej ona mogła sprzedać te kawy lub tam, nie wiem, ten herbatę, a teraz po prostu... Ona sprzętała, jakby ta wszystka praca to na niej i oni bardzo mało zarabiają. Zazwyczaj to studenty, no. Moi drodzy, 18 godzin trasy już minęło, praktycznie 1/4. Dzisiaj będziemy obalali wszystkie mity dotyczące kolei transsyberyjskiej. Po pierwsze, słuchajcie, nikt nie pije alkoholu. To nie jest tak, że ja myślałem, że ktoś sobie będzie walił browarka albo coś. Widziałem jednego gościa, tylko i wyłącznie, który, słuchajcie, miał piwko zawinięte w taką papierową reklamówkę, żeby nie było widać. A to nie jest tak, że tu ludzie jadą, słuchajcie, i walą wódę czy coś takiego.
Wcześniej tak było, wcześniej wszyscy kupowali jakby tam duże wódki, piwo i tak dalej. I potem oni cały podróż tylko to robili, i to nie było zakazane. A wtedy jeszcze można było palić też, ale nie w środku wagona, ale tylko w tamburach takich, gdzie drzwi można otworzyć. No i wtedy było takie, no podróże takie były alkoholowe. Teraz, jeśli w ogóle jakiś pan używa alkoholu lub po prostu ma butelki piwa lub wódki i on otworzył lub nie ma tam, jakby ona otworzona lub wypita trochę, to od razu policja już z wagonu, bo to zakazane teraz. I z tego powodu ktoś, jeśli to coś, no, próbują to zrobić, to próbują zrobić w nocy, kiedy wszyscy jakby nie patrzą na ciebie, ciemno, no i tylko wtedy. Powiem wam, że 70% przedziału to są po prostu kobiety, kilkoro dzieciaków w takim wieku, nie wiem, 15-17 lat. A gdzie wszyscy mężczyzny? Kilkoro mężczyzn gdzieś tam z tyłu. No tak to mówię, ogólnie cisza, spokój. Już wczoraj o godzinie 22 nikt nie gadał, zgasili światła, wszyscy poszli spać. O godzinie 5 rano, czyli większość wstało wcześniej, bo ja tu nie zasuniłem sobie okna, no ale mam opaskę. Ogólnie słuchajcie, problem jest taki, że ja wczoraj zrobiłem przysiady na gumie po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Już budziłem się w nocy, miałem na pośladkach ten zakwasy i tak trochę się nieprzyjemnie leżało, ale spoko, idziemy zaraz się w ogóle przejść po pociągu, bo jeszcze nic nie widziałem. No i jesteśmy, moi drodzy, pierwsze 15 minut pauzy w miejscowości Agryz. W środku fajnie, klimatyzacja, czysto, regularne sprzątanie. Słuchajcie, ubrany. Widziałem właśnie, żeby wziąć takie luźne tajskie spodnie, bo to praktycznie wiecie, tutaj ludzie w piżamach chodzą. Dzisiaj jeszcze najprawdopodobniej będziemy jechali do Jekaterynburga. Około godziny chyba 20 będziemy mieli godzinę z groszem. A to kumple moi, tutaj jeden kumpel i drugi kumpel. No to zobaczcie, można sobie kupić jakieś picie, jedzenie, chyba sobie kupię wodę. My tu mamy, słuchajcie, do picia taką normalną wodę. Można sobie dolewać, ale ona nie jest, że tak powiem, smaczna. Tak, a tam można znaleźć takie wody zimną, nie wiem, takiej zwykłej temperatury, ale ona tak smakuje, tak nie wiem jak to powiedzieć, no, to nie wiem skąd ta woda, a kiedy używasz gorącą taką wodę normalną, ale normalnej wody nie znaleźć, mam na myśli zimną. I oczywiście, nie wiem, temperatury pokojowej. I możesz to jakby kupić, ale za drogę normalną wodę z tego powodu, żeby iść do takich sklepów obok jakby stacji lub na peronach, które znajdują się. Tam odjedzie. Moi drodzy, idziemy do Warsa. Zobaczyć. Warsy zazwyczaj wyglądają super. O, z jedzeniem. Tutaj powinien być chyba. To jest tambur. Zawsze tutaj palili te papierosy, ale teraz, jak widzimy, zakazane tam 5000 rubli. A ile? 2000 rubli. Nie kurzyć, czyli nie palić, słuchajcie. Napisane. Ale to ładnie to wygląda. Tak to wygląda najlepiej. Gulasz, bułeczka, zupka i sałatka. Smacznego. No i w taki sposób wygląda Rosja, czyli po prostu jakieś tam wioski, ale tak naprawdę to nie wioski, to zwykłe daci. Tak naprawdę bardzo dużo tych miejsc, 80% w Rosji miejsc, w których w ogóle nikt nie mieszka. Jesteśmy już po takiej pierwszej, większej zmianie pasażerów. Tutaj dwie osoby z góry się zamieniły. Tutaj koleżka ode mnie też się już zamienił. Tam też. Ogólnie stąd, oprócz mnie, tylko jeszcze jedna osoba chyba jedzie aż do Irkucka. A tak to są ludzie, wiecie, jadą na przykład pół trasy albo jakiś tam, powiedzmy, odcinek.
chciałbym powiedzieć jeszcze, dlaczego jakby nie używają tego pociąga, żeby jakby jechać do Sybirii z Moskwy, bo z Moskwy zazwyczaj już tym samolotem tam, nie wiem, 5-6 godzin i już jesteś w Sybirii, a żeby pociągiem tam cały tydzień jechać, no to jakby naprawdę tak długo, nie wiem, długo chyba. Długie. A pociągi tak, mamy bardzo długi i ja tak myślałem, że dwa wagona PKP Intercity zwykłych, to chyba jeden wagon taki rosyjski. Przynajmniej mi się tak wydaje. Tam kawałek. No i ogólnie jesteśmy po 24 godzinach za 20 minut. 24 godzinach trasy. Przyjemnie, słuchajcie. Pierwsza doba szybko minęła, taką. Trochę popracowałem, pojadłem. Rzeźki, wyspany. I dzisiaj o godzinie 20 chyba, jeżeli dam radę, ale miejmy nadzieję, że dam, będziemy mogli sobie wyjść na godzinkę chyba w Jekaterynburgu. Nie jestem 100% pewny, ale tak mi się wydaje. Powiem tak, polskie kabanosy, to polskie kabanosy to są bardzo średnie. A w Rosji nie mamy w ogóle takiego pojęcia jak kabanosy. Mamy coś podobnego, ale zazwyczaj to znaleźć coś takiego trudno i ciężko, w sensie, że nie wszędzie ich sprzedają i można ich kupić, jeśli mówimy o sklepach, to gdzieś tylko przy kasie, jak te gumy Zero, tam jeszcze coś. I oni zazwyczaj, no tak naprawdę średnio, bo z piwem albo jeszcze z czymś jakby, no, tak naprawdę tylko z piwem chyba, używają takich, ale takich już kiełbasów, takich smacznych, nie w takim upakowaniu. I z tego powodu nie mamy w ogóle tej popularności, wszystko tego hype'u obok tych kabanosów i no, tak naprawdę ciężko ich kupić w ogóle. Ja nie wiem w ogóle, jak on w tym pociągu znalazł. Bez porównania. Женя, у тих чикенов у вас сколько? Это последний. Тоже спасибо. И тоже картошки, пацы, уже я на эти вижу. У меня есть обмороженная курица. Женя, во все, да? Да, помидоры, все. И я хочу сказать, что тут еще за мало того едения, потому что зазвичай люди jedą na przykład tam na jedną noc, a oni mają, jak wiecie, tam na cały ten, na cały pociąg można jakby po prostu jeść to jedzenie całym pociągiem. I no ludzie po prostu w Rosji zawsze, jeśli oni w pociągu, oni przygotowują się w taki sposób, jakby, nie wiem, tam, jakby oni tam tydzień byli. Dojechaliśmy, chyba, nie. To nie to? To. To. Moi drodzy, jesteśmy na stacji Druzinin. To tak działa. Ja z tego powodu byłem bardzo zaskoczony, kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłem, jak tutaj działa te drzwi. Ja w ogóle byłem w szoku, że tutaj pasażerowie, tutaj w sensie w Polsce, kiedy w PKP jesteś, nawet w starych tych pociągach, trzeba, no powinien sam otworzyć na własne ręki te wszystkie drzwi i dla mnie to było bardzo, no, jakby szokujące, nie wiem, byłem bardzo z tego zdziwiony, że co, a jak ja mogę to zrobić tam, że w jakiś tam sposób, ale tak naprawdę tam po prostu trzeba coś tam nacisnąć lub tam gdzieś w nowych pociągach nacisnąć tylko przyciska i tyle. A dlaczego byłem zdziwiony? Bo patrzcie, jak to działa w Rosji. Drodzy, jesteśmy na stacji Druzinino i mamy, słuchajcie... 30 minut. Ktoś mogę wkręcić tam.
Jak on, ja po prostu wyobraźcie sobie, jakby w Unii Europejskiej powinni jakby, no tam nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, jeden człowiek, on wszystko zna i on tylko on ma, jak to ten dokument, który, w związku z którym tylko ten człowiek może coś tam nacisnąć, jakiś przycisk, zwykły człowiek to nie może zrobić. Tutaj po prostu stoi sobie Polak i patrzy na to, co się dzieje i po prostu ta pania mówi, że no, ja nie mogę to zrobić, może ty, być może zrobisz to. Ona po prostu pracuje tu jakby. Tuda, w tą stronę. O, tuda. Tuda, tuda, tuda. A tuda, tuda. Tuda. O, to silny chłopiec polski. Chłopiec polski. A, moi drodzy, jesteśmy na stacji Drużynino. I od razu zobaczcie, patrzcie, o to chodzi. Stacja Drużynino. Gdzieś tam w, nie wiem, jakiejś... I od razu tutaj, patrzcie, ile tutaj tych odpaleni, nie wiem, od papierosów tych części, patrzcie, jaka ilość tych tu i to dzieje się nie tylko na tych peronach, a tak samo jeszcze i po prostu na przystankach autobusowych, oczywiście nie w Moskwie i Petersburgu, ale tak naprawdę w małych miejscach, miastach można to zobaczyć, tak samo tu upakowania od tych papierosów, no i... Mamy 30 minut. Duże. O kurczę, to nic nie ma. Te. To kompletnie nic nie ma. Ja już się napaliłem. Mówię, że idź do miasta, ja coś kupić, a to słuchajcie, puste pole, mamy 30 minut. No nie, idę się przejść. Dobra, idę zrobić 3 kółka w koło pociągu. Zobaczymy, jaki jest długi. No jak mówiłem, jest 30 minut, żeby pochodzić sobie troszkę. No tak, kiedy podróżujesz tam, nie wiem, 6-7 dni pociągiem, to oczywiście tam te stacje co 5-6 godzin, zazwyczaj tam co 4 godziny, ale tak naprawdę, żeby wyjść, można tam chyba 2 razy lub 3 razy dziennie, bo zazwyczaj takie stacje krótkie. No i z tego powodu, patrzcie, ile ludzi tutaj, bo wszyscy chcą kto palić, kto po prostu chodzić, no i tak działa. Tam nie za wiele do chodzenia. O, tu z pieskiem. Ej, sabaka, dawaj tutaj. Zobaczcie, słuchajcie, takie prawdziwe tu już są syberyjskie domy. O, jedzie, słuchajcie, Łada jakaś, ty, po raz pierwszy, patrzcie na to. Jedzie. Tu jest klimat. Jak się robi biznesy, słuchajcie. Dawaj. 10 złotych, tak. No. Сейчас. No. Teraz. Если есть новое, то новую дам. Не, то хорошо, старый там. Да, давай лапы выпьем. Ну и хорошо, но не забивай. Спасибо. Спасибо большое, брат. Тримай дышку тут. Тут не на гупоты не препил. 10 злотых за 200 рублей. Ja jestem w szoku po prostu. To jakby nic na wszystko, ale ja nie wiem, co można kupić teraz na 200 rubli. Ja wcześniej, kiedy podróżowałem 200 rubli, tak naprawdę można normalnie siebie jedzenie kupić. Rubli. A tak teraz 8 złotych to 200 rubli. Słuchajcie, co się stało. Muszę tam zwiedzać. Wszedłem z drugiej strony pociągu, wsiadłem sobie tutaj do przedziału tego Barsa, bo tam z mojej strony już było zamknięte. Słuchajcie, 40 minut mnie szukali, przyszła właśnie teraz pani i powiedziała, że ona mnie szukała cały czas, bo myślała, że ja poszedłem gdzieś, bo mówili ludzie, że tam powinienem ten. Siadanie mistrzów, moi drodzy. Zupa chińska, pasztet, yerba, chleb. W ogóle chleb kupowany na kromki. Pani mi mówi, że ja mówię, że nie chcę całego. A, to dała mi taką pół chleba, mówię, to trzymaj za 40 rubli. Widoki cały czas takie same, nic się nie zmienia. Więc trzeba coś porobić kreatywnego. Co jest bardzo fajne, że tu ludzie mnie pytają co chwilę, jak tutaj się u nich czuję, czy mnie ludzie dobrze traktują. Tutaj brat z Uzbekistanu.
że słuchajcie, bardzo sympatycznie, co chwilę też podchodzi, jak pyta skąd jestem, jak mówię, że z Polski, pyta, a tu jak cię traktują w Rosji, czy jest to w porządku, czy czujesz się dobrze, czy czujesz się bezpiecznie. Także no, naprawdę, słuchajcie, obalamy ten jakiś taki stereotyp tego, że oni nas nie lubią przez to, że my ich nie lubimy. A tak naprawdę w ogóle nie mamy takiego podejścia, bo jak mówiłem wcześniej, dlaczego Polacy nie lubią Rosjanów? Tak naprawdę nie lubią tylko, jak wszyscy piszecie do mnie w komentarzach, że nie lubicie Rosjanów, tylko tych, którzy tam z bronią w rękach przyszedli do Polski. No, w taki sposób. Mamy normalnych Rosjanów i takich nienormalnych. Oczywiście bardzo dużo ludzi piszą do mnie też wracaj do Moskwy, jakby, i to po prostu mamy takich Polaków tu też, tak, że te Polaki po prostu, Polacy piszą, że nie, w ogóle nie obchodzi skąd jesteś lub jeśli jesteś z Moskwy, z Rosji, czyli powinien wyjechać. Tutaj w ogóle nie chodzi, normalnym człowiekiem jesteś, nienormalnym, jesteś Rosjaninem, powinien wyjechać do Rosji, wszystko. I tak, tacy ludzie tutaj też są. W Rosji też takich mamy oczywiście, ale zazwyczaj tutaj ludzie mówią w taki sposób tylko z tego powodu, jakby z powodu historycznego, tak, że w historii były takie rzeczy, po których teraz ludzie takie słowa mówią. A w Rosji po prostu ludzie nie znają w ogóle historii. I jeśli na przykład te ludzie, którzy tutaj, ktoś tam pyta z nim, coś tam gadają, jeśli po prostu zapytać, wiesz, co w ogóle było w historii, zazwyczaj większa chyba, nie wiem, 90% ludzi w ogóle nic nie powie ci, co było. Dla nich po prostu, okej, mamy teraz wojnę, walczymy, cały świat przeciwko nam, a tutaj jakiś Polak podróżuje razem z nami i no, oczywiście jest ten Polak jest jakby normalnym człowiekiem. Oni w ogóle nie będą ci tam pytać, no, coś. Oczywiście mogą zapytać, jak tam w Polsce, dlaczego jesteś tu w Rosji i tak dalej, ale tak naprawdę nikt żadnego słowa takiego złego nie będę mówił, bo nie wiem. Po prostu nie mają pojęcia, dlaczego oni powinni nie nienawidzać jakby kogoś innego. Jeśli ktoś tam byłby ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście oni by więcej mogli coś tam zapytać, bo w telewizji rosyjskiej mówią zazwyczaj, że Zachód i Stany Zjednoczone przeciwko nam i tyle. A tam zazwyczaj można usłyszeć Stany Zjednoczone. Nikt nie mówi w telewizji Polska, patrzcie tutaj, Polska, przeciwko nam jeszcze coś. Nie, w ogóle. Z tego powodu ludzie po prostu nie słyszą, że Polska i przeciwko Rosji mają coś. I z tego powodu nie usłyszysz od kogoś złego, coś złego. I to mówię Piotr też. Tutaj nikt mi tak nie powiedział. Staram się tą yerbą troszkę, słuchajcie, podreperować, a też gardłam zawalone, bo zimno było w nocy pierwszej. Tak. Na zwiedzanie szybką rundkę tutaj sobie w koło Nowosybirska. Także idziemy. Od razu, jak mówiłem, ramka bezpieczeństwa, czyli ta rama bezpieczeństwa, już jakiś tam ten policjant patrzy, co tam kto nagrywa, bo tak naprawdę na tych dworcach kolejowych zakazane nagrywać, bo to strategiczne takie obiekty. I tutaj zazwyczaj jesteś z pociąga wyszedłeś, czy chcesz i idziesz do dworca kolejowego, lub ty przyszedłeś z miasta, idziesz do pociąga, do tych peronów, też powinien zawsze przechodzić tu i dalej tam też przez te ramki, przez te metalowe. I to wszędzie, po prostu wszędzie. Jak myślicie, dlaczego? Dla bezpieczeństwa. Myślicie, że to działa? Nie. Ile już było wybuchów, kiedy te jakby ludzie po prostu mogli przejść i lub płacili pieniędzy policjantom i policjanty po prostu mówili, że wszystko w porządku, może pan iść, a dalej wybuch na tej stacji. Więc to po prostu nie działa. Kto chce przenieść bombę do jakiegoś tam, nie wiem, pociąga lub jeszcze gdzieś, oni po prostu mogą zapłacić łapówkę, tam 1 milion rubli i tyle tam. Jaki milion tam? 500 tysięcy można zapłacić. I tyle.
jakby to, co oni tu robią, to nie działa. Nawet w metrze to trzeba robić. Ja nie tylko w pociągach, nawet w tacach tych kolejowych, ale tak samo jeszcze i w zwykłym metrze, tam też mamy to, w każdej stacji, ale też nie działa. Też był w Petersburgu wybuch. Też człowiek przeszedł. Lub jeden w ogóle przeskoczył, pobiegł i zrobił wybuch. Więc... Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy, moi drodzy, w Nowosybirsku. Obwód Nowosybirski, trzecie co do wielkości miasto w Rosji. 50. godzina podróży. Dzisiejszy dzień ogólnie był bardzo ciężki, bo dwie toalety nie działają na naszym, że tak powiem, w moim wagonie. Codzienność. I coś tam działają, żeby to naprawić. Jest ciepło, jest fajnie, to jest najważniejsze. Dworzec, zobaczcie, bardzo ładny, pomalowany, odremontowany, w ogóle wszędzie są sprawdzone bagaże. Oczywiście wszystkie te dworce kolejowe były wybudowane jeszcze w czasach Stalina i budowali ich niewolniki, jak i te drogi kolejowe też wszyscy niewolniki tylko te robili te drogi kolejowe za darmo, żeby tylko przeżyć te czasy. No i jakby, kiedy jedziesz tymi pociągami i znasz tej historii, więc tak trochę mniej tego pozytywa. ŻD to jakby PKP, a to partia KPRF, jakby można tych za komunistów, na komunistów głosować. Śmieci oczywiście duże. Tutaj darmowe kursy, te darmowe lekcje kierowców tych i konduktorów tu, tego trolejbusa. 35 rubli kosztuje ten przejazd. Jak widać, bardzo on stary. I tutaj na dole. Służy razem ze swoimi ziomkami z Nowosibirsku, z obwodu nowosibirskiego. Radżab Gajdar. Ten człowiek, tam coś tam, jakby on z Nowosibirsku, słyszycie, jak po rosyjsku, tak? Radżabow Gajdar. To w ogóle nie rosyjskie imię, albo jeszcze coś, nazwisko tam. Więc w taki sposób to działa. Ktoś tam zrobił szkło na swoim balkonie, ktoś tam nie ma na to pieniędzy. No, co chcą, to robią, więc... Jakby z tym szklem można zobaczyć, ile ludzi mają pieniędzy w tym mieście. Ktoś tam zazwyczaj mają te drewniane takie okna i trochę zniszczone, jak widzimy, i jakby nieduże tutaj pieniądze u ludzi, którzy mieszkają w takim pięknym i chyba starym budynku czasów Lenina czy Stalina. Moi drodzy, 13 godzin. Moi drodzy, ostatnie 9 godzin. Idę spać, widzimy się samego rana. Ostatnie godziny w pociągu rosyjskim to takie godziny, po prostu, które trwają bardzo długo. Zazwyczaj jedziesz i myślisz, że no Rosja. Pierwsza noc, druga noc, trzeci dzień, piąty dzień, szósty dzień, Rosja za oknem, Rosja. Kiedy skończy się ta Rosja w ogóle? Moi drodzy, zostało 12 minut do zakończenia podróży. 81 godzin, słuchajcie, w kolei transsyberyjskiej. Oczywiście to nie koniec podróży, bo ja po dojechaniu siadam, słuchajcie, w busa i jadę dalej. Ale tego już nie będzie w tym odcinku. Cóż, drodzy widzowie, to była taka podróż, ile tam, 5 dni, 6 dni było, 81 godzina. Naprawdę wszystko to, co on pokazał, to w taki sposób prawdziwy wszystko to wygląda. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat, co bierzemy jeszcze też, jeśli chcecie w ogóle taki format odcinków, napiszcie i będę czekał na wasze komentarze, przeczytam wszystkie, postaram się przynajmniej i do widzenia.